believe that this nation should commit itself. Самая империалистическая держава – это Соединенные Штаты Америки. Leonid Breżniew, bezwzględny wobec przeciwników, zanim doszedł do władzy, był działaczem, który mocno płaszczył się przed Nikitą Chruszczowem. Bez przerwy go chwalił i dobrze wypowiadał się, nawet o jego najbardziej absurdalnych pomysłach. Więcej na ten temat już za chwilę. W tym odcinku serii Po wojnie opowiem o politycznej drodze na szczyt Leonida Breżniewa. Zapraszam do oglądania oraz na stronę powojnie.sklep.pl, gdzie dostępne sprzedaży są moje książki. Leonid Breżniew urodził się w 1906 roku w miejscowości Kamińskie na Ukrainie. Po latach przyznał jednak, że od zawsze czuł się Rosjaninem. Jego rodzinne strony słynęły z zakładów metalurgicznych, które swój sukces zawdzięczały polskiemu przedsiębiorcy Ignacemu Jasiukowiczowi. To dzięki jego inwestycjom niewielka mieścina stała się ważnym ośrodkiem przemysłowym. W 1926 roku zmieniła nazwę na Dnieprodzierżyńsk i pozostała przy niej do 2016 roku. Zarówno dziadek przyszłego cara sowieckiego imperium, jak i jego ojciec pracowali w hucie żelaza oraz stali. Wiele więc wskazywało na to, że również i on wkrótce znajdzie tam zatrudnienie. W pierwszej kolejności jednak Breżniew ukończył szkołę zawodową dla mierniczych, zdobywając wiedzę z zakresu gospodarki rolnej. Następnie kontynuował naukę w technikum hutniczym. Podobnie jak brat oraz siostra, znalazł pracę w zakładach metalurgicznych. Początkowo był zwyczajnym robotnikiem, potem awansował na kierownika warsztatu. Breżniew dorastał w ciężkich powojennych czasach. Bolszewicka rewolucja nie poprawiła poziomu życia obywateli Wielkiego Imperium. Panoszyła się bieda. Propaganda przekonywała jednak, że wkrótce się to zmieni. Pojawiały się hasła wzywające do przekształcenia starej i zacofanej Rosji w zindustrializowane socjalistyczne państwo. Rozwiązaniem problemów wsi miała być kolektywizacja. W wieku 17 lat Breżniew wstąpił do komunistycznej młodzieżówki, czyli Komsomołu. Dla młodych ludzi wywodzących się ze środowisk robotniczych był to wtedy dość naturalny ruch. Karmiony wizją nowego, lepszego świata, w 1931 roku wstąpił do Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików. To wtedy po raz pierwszy spotkał Nikitę Chruszczowa, który zobaczył w nim duży potencjał. Od połowy lat 30. Breżniew piął się po szczeblach politycznej kariery. Swój sukces zawdzięczał też Stalinowi, którego brutalne czystki dotknęły wielu komunistycznych działaczy. Nastąpiła wymiana kadr. W 1936 roku został dyrektorem Dnieprodzierżyńskiego Technikum Hutniczego. Wcześniej odbył też obowiązkową służbę wojskową. W 1938 roku, kiedy pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Ukrainy został Nikita Chruszczow, Breżniew awansował na szefa Wydziału Propagandy w okręgu dniepropietrowskim. Jego lojalna postawa wobec przełożonych sprawiła, że już po roku został sekretarzem lokalnych struktur partii. Gdy 22 czerwca 1941 roku Niemcy zaatakowały Związek Radziecki, Breżniew, podobnie jak większość urzędników, otrzymał powołanie do wojska. Jego głównym zadaniem stała się ewakuacja ośrodków przemysłowych z Dniepropietrowska na wschód. Czasu było niewiele. Niemcy nacierali niezwykle szybko i 26 sierpnia byli już w mieście. Do tego czasu większość sprzętu została już wywieziona, a Breżniew otrzymał stanowisko zastępcy zarządu politycznego Frontu Południowego. Tymczasem Armia Czerwona była w odwrocie. Prawie cała Ukraina znalazła się w niemieckich rękach już w następnym roku. Natomiast Breżniew trafił na Kaukaz, gdzie został zastępcą szefa zarządu politycznego Frontu Zakaukaskiego. W kwietniu 1943 roku otrzymał stanowisko kierownika Wydziału Politycznego 18 Armii, która stała się częścią 1 Frontu Ukraińskiego, gdzie starszym komisarzem politycznym był nie kto inny jak Nikita Chruszczow.
Pod koniec wojny Breżniew był głównym komisarzem politycznym 4. Frontu Ukraińskiego. To jego żołnierze wkroczyli do Pragi w maju 1945 roku. Choć jego zasługi w pokonaniu Niemców były skromne, to kiedy stanął na czele komunistycznej partii Związku Radzieckiego, propaganda przekonywała, że jego udział w walkach był niemal kluczowy dla zwycięstwa nad nazistami. Uczniowie sowieckich szkół uczyli się o wielkim bohaterstwie przywódcy ZSRR w walce z nazistami. Niektóre relacje były nadzwyczajnie prawdopodobne. Opowiadały o dzielnym Leonidzie Breżniewie, który bronił swojego stanowiska bojowego, nawet w pojedynkę atakowany przez niezliczone hordy Niemców. Oczywiście zawsze znajdowali się świadkowie, którzy potwierdzali tę wersję wydarzeń. Ale nawet najważniejsi komunistyczni dygnitarze zdawali sobie sprawę, że wiele z nich to historie wyssane z palca. Z propagandowych przekazów kpił nawet Edward Gierek, choć oczywiście już po 1989 roku. Zanegowanie bohaterskiej postawy Breżniewa w czasach, gdy sprawował rządy, mogłoby się zakończyć dla niego bardzo niedobrze. O niesamowitych wyczynach przywódcy ZSRR powstawały też filmy. W 1977 roku do kin w ZSRR trafili Żołnierze Wolności. Po seansie można było odnieść wrażenie, że w ziemiance szefa Wydziału Politycznego 18 Armii, pułkownika Breżniewa, rozstrzygały się losy wojny. W filmie pojawiły się też postacie, które w przeszłości będą sprawować władzę w krajach demokracji ludowej. Mówiąc o wojskowej karierze Breżniewa, prawdą na pewno jest to, że wziął udział w uroczystej paradzie zwycięstwa na Placu Czerwonym w Moskwie 24 czerwca 1945 roku. Już po wojnie stanął na czele zarządu politycznego Zakarpackiego Okręgu Wojskowego. Szybko wrócił jednak do angażowania się w sprawy partyjne. To w polityce, a nie w wojsku upatrywał swoją przyszłość. Armię opuścił w randze generała majora. W sierpniu 1946 roku został mianowany na pierwszego sekretarza Zaporoskiego Komitetu Obwodowego. Jego zastępcą został Andrzej Kirilenko. Ich udana współpraca zaowocuje tym, że w 1966 roku zostanie on starszym sekretarzem kadr Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Zresztą razem z Breżniewem w Moskwie pojawi się więcej działaczy, których spotkał on na swojej partyjnej ścieżce. A ta miała wiele przystanków. Po wojnie Breżniew był stalinistą bez namysłu realizującym zadania partii. Ta posłuszna postawa wobec przełożonych sprawiła, że w 1948 roku został on pierwszym sekretarzem dniepropietrowskich struktur partii. Po zaledwie 2 latach dostał się do Rady Najwyższej Związku Radzieckiego. Natomiast politycznym testem skuteczności było dla Breżniewa stanowisko pierwszego sekretarza Komunistycznej Partii Mołdawii, które objął w lipcu 1950 roku. Postawiono przed nim proste zadanie – eliminację i zsyłkę wrogich klasowo elementów. Miało to związek z prowadzoną tam kolektywizacją. Wkrótce na biurku Stalina wylądował raport, z którego wynikało, że wywózki objęły prawie 100 tysięcy osób. Oznacza to, że represje dotknęły co 20 mieszkańca Sowieckiej Republiki. Generalissimus mógł być zadowolony. 2 lata później Breżniew został jednym z 10 sekretarzy Komitetu Centralnego. Obiecującą karierę na chwilę zatrzymała śmierć Stalina. Breżniew przez moment został zastępcą naczelnika Zarządu Politycznego Armii i Marynarki Wojennej. Jednak nowe polityczne rozdanie sprzyjało Breżniewowi. Nowym sekretarzem generalnym został jego dawny protektor Nikita Chruszczow. Jego głównym konkurentem w sporze o władzę był przewodniczący Rady Ministrów Georgij Malenkow. Było jasne, po czyjej stronie opowie się Breżniew. Areną politycznych walk były kwestie związane z rolnictwem. Premier w sierpniu 1953 roku zapowiedział obniżkę podatków, wyższe ceny skupu za obowiązkowe świadczenia kołchozów na rzecz państwa i program zachęcający do upraw na przyzagrodowych działkach. W następnym miesiącu Chruszczow podczas plenum KC wygłosił mowę, w której podkradł konkurentowi pomysły dotyczące wsi, nieco je rozwijając. Jednocześnie, co było pewną nowością, nie tłumaczył słabych żniw na przykład złą pogodą. Brał odpowiedzialność za stan zbiorów i robił to w dość nietypowy sposób. Towarzysze, to już 38 rok władzy radzieckiej. Szmat czasu. A to oznacza, że nie wypada nam już winić o wszystko Mikołaja II. On od dawna nie żyje. Reformy zaproponowane przez Malenkowa i wsparte przez Chruszczowa nie gwarantowały jednak szybkiego zwiększenia produkcji rolnej. W tej sytuacji, aby przebić przeciwnika we wyścigu o władzę, sekretarz generalny wpadł na dość radykalny pomysł.
zamierzał zagospodarować rozległe tereny Kazachstanu i Syberii. Kraj z pastwiskami dla owiec wkrótce miał się stać sowieckim spichlerzem. Kazachscy komuniści mieli uzasadnione obawy, że ich ziemię wkrótce przejmą Rosjanie i Ukraińcy. A ponieważ nie mogli tego otwarcie powiedzieć, skupili się na torpedowaniu tego pomysłu w inny sposób. Szef kazachskiej organizacji partyjnej, Dzsumbaj Szajachmietow, zasugerował, iż ich ziemie nie nadają się pod uprawę. Chruszczow, błędnie informowany przez współpracowników, że jest to jednak możliwe, uznał, że Kazachowie nie są z nim szczerzy. W tej sytuacji zastąpił Szajachmietowa na stanowisku pierwszego sekretarza kazachskiej partii komunistycznej Ukraińcem Pantaleimonem Ponomarienką. Jego zastępcą został Leonid Breżniew. Ponomarienko został w Kazachstanie do maja 1955 roku. Chruszczow przesunął go na stanowisko ambasadora w Polsce, gdzie tuż po przyjeździe wziął udział we wręczeniu polskim komunistom kluczy do daru sowieckiego społeczeństwa dla Polaków, czyli do Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W tym czasie najważniejszą osobą w Kazachstanie został Leonid Breżniew. Poza pracą nad zagospodarowaniem nieużytków, nowy pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Kazachstanu zajął się rozwojem programów rakietowych oraz sowieckiej broni jądrowej. W jednej z największych i najważniejszych republik Związku Radzieckiego, miesiąc po przejęciu przez niego władzy, uruchomiony został ośrodek testowy pierwszej na świecie międzykontynentalnej rakiety balistycznej. Wkrótce poligon badawczy został rozbudowany o obiekty startowe do lotów kosmicznych. Równocześnie wielka kampania zagospodarowania ziem dziewiczych nie spełniała oczekiwań. Breżniew zdawał sobie sprawę, że może mu to poważnie zaszkodzić w dalszej karierze politycznej. Dlatego, gdy tylko pojawiła się okazja, wrócił do Moskwy, gdzie umacniała się pozycja Nikity Chruszczowa. Ten po 20. zjeździe partii w 1956 roku stał się niekwestionowanym liderem Związku Radzieckiego, a jego ludzie przejęli ważne stanowiska. Breżniew został kandydatem na członka biura politycznego. Miał zająć się przemysłem obronnym, ciężkim i budownictwem. Pod jego opieką znalazł się program kosmiczny. W następnym roku między Chruszczowem a środowiskiem Malenkowa doszło do ostatecznego starcia. W czerwcu 1957 roku podczas plenum Komitetu Centralnego Chruszczow wykorzystał do zniszczenia swoich wrogów kwestie stalinowskich zbrodni. Inaczej niż podczas tajnego referatu wygłoszonego rok wcześniej, tym razem był dużo bardziej konkretny. Podawał liczby pomordowanych i nazwiska winowajców, a wśród nich m.in. Mołotowa oraz Malenkowa. Chruszczowa wsparł Żukow, najpopularniejszy członek prezydium i bohater wojenny, który nazwał Malenkowa, Kaganowicza i Mołotowa głównymi sprawcami aresztowań i egzekucji kadr partyjnych i państwowych. Przeciwnicy Chruszczowa byli skończeni, a Breżniew został pełnoprawnym członkiem biura politycznego. Breżniew doskonale odnalazł się w nowej rzeczywistości partyjnej. W maju 1960 roku awansował na stanowisko przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej. Płaszczył się przed Chruszczowem, chwalił go i popierał jego decyzje. Podczas wizyty szefa komunistycznej partii na poligonie rakietowym, gdy w pewnym momencie podmuch wiatru zerwał mu z głowy kapelusz, to Breżniew jako pierwszy wyskoczył w ślad za nakryciem głowy swojego przełożonego. Zanim go zwrócił, jeszcze starannie otrzepał go z piasku, a następnie niczym służący nałożył go na głowę sekretarza generalnego. Ale jego służalcza postawa wobec Chruszczowa była tylko pozorna. Za jego plecami ambitny komunista zaczął przygotowywać spisek. O sojuszników było mu coraz łatwiej, ponieważ z każdym rokiem rosła liczba wrogów Chruszczowa. Na początku lat 60. sowieckiej generalicji nie spodobało się, że na fali polityki odprężenia z Zachodem zaczął redukować siły zbrojne. Równocześnie w gabinetach partyjnych pojawiła się plotka, że Stany Zjednoczone zamierzają przekazać zachodnim Niemcom broń jądrową. Część sowieckich polityków zaczęło mieć obawy, że dogadywanie się z Amerykanami poskutkuje tym, że od Moskwy odwrócą się Chińczycy, a także rozbudzi to prozachodnie nastroje w społeczeństwach bloku wschodniego. Podobnie sądził też Breżniew, choć nie ujawniał się ze swoimi poglądami w rozmowach z sekretarzem generalnym.
Tymczasem katastroficzne wizje stalinistów zaczęły się spełniać, a rozłam Pekinu z Moskwą stawał się coraz bardziej widoczny. 2 października 1959 roku, gdy przywódca ZSRR przyjechał do państwa środka w związku z uroczystościami 10. rocznicy chińskiej rewolucji, na lotnisku nie przywitała go żadna warta honorowa. Do bezpośredniego starcia między Chruszczowem a Mao doszło w listopadzie 1960 roku w Bukareszcie podczas międzynarodowego spotkania partii komunistycznych i robotniczych. Obaj przywódcy wzajemnie się obrażali i rzucali oskarżeniami. I choć zdecydowanie nie podobało się to Breżniewowi, to stale udawał przed Chruszczowem przyjaciela. Podczas 22. Zjazdu Partii 17 października 1961 roku chwalił go za niespożytą energię i rewolucyjny żar inspirujący do kolejnych wielkich czynów. I faktycznie przywódca ZSRR zamierzał wprowadzać rewolucyjne zmiany, choć te niekoniecznie podobały się innym komunistom. Chciał m.in. nowej konstytucji, zapowiadał, że nie potrzebuje dużej armii, stale też szukał porozumienia z Zachodem. 5 sierpnia 1963 roku między ZSRR, Stanami Zjednoczonymi oraz Wielką Brytanią podpisany został traktat o zakazie doświadczeń z bronią jądrową w powietrzu, pod wodą oraz w kosmosie. Tymczasem sytuacja gospodarcza Związku Radzieckiego była tragiczna. W 1963 roku nikt już nie brał na poważnie zapowiedzi Chruszczowa, że to tylko chwilowe trudności. Było tak źle, że sowieckie władze rozważały nawet reglamentację żywności. Kraj, który teoretycznie nie powinien mieć problemu ze zbożem, musiał zacząć je importować z Zachodu. W coraz gorszym stanie był też sam lider Związku Radzieckiego. Zaczął nawet wspominać o przejściu na emeryturę. Breżniew tymczasem stale mu słodził. Sekretarz generalny miał w nim pełne poparcie, dlatego mianował go sekretarzem KC KPZR, dając tym samym wyraźny sygnał aparatowi partyjnemu, że to w nim upatruje swojego następcy. Zapewne nie podjąłby takiej decyzji, gdyby wiedział, że w tym czasie Breżniew zaangażował się w spisek przeciwko niemu. Co ciekawe, rok wcześniej w rozmowie z synem Chruszczow stwierdził, iż jego protegowany z Ukrainy nie nadaje się na kierownicze stanowisko, ponieważ kiedy przed wojną był sekretarzem obwodu z Dniepropietrowskiego, dostał pseudonim Baletnica, ponieważ, jak to ujął, każdy kto chciał mógł nim kręcić. Tym razem to Breżniew wkręcał Chruszczowa. Wspólnie z innymi klaskał i wiwatował podczas uroczystości związanych z jego 70. urodzinami w kwietniu 1964 roku. Składamy tobie, najlepszemu bliskiemu przyjacielowi i towarzyszowi, najlepsze życzenia, powiedział w przemówieniu przewodniczący Rady Najwyższej. W jego oczach podobno pojawiły się nawet łzy. Chruszczow tego dnia otrzymał też tytuł bohatera Związku Radzieckiego. Tymczasem za jego plecami Breżniew i Nikołaj Podgorny, członek Prezydium Komitetu Centralnego, badali nastroje panujące w partii i montowali koalicję, która wkrótce miała odsunąć Chruszczowa od władzy. W czerwcu Breżniew był nawet na stanowisku, że najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu aresztować go po powrocie z wizyty w Skandynawii. Ostatecznie jednak z tego zrezygnował i wspólnie z innymi spiskowcami przez kolejne miesiące zabiegał o poparcie członków Komitetu Centralnego. W zjednywaniu wspólników pomagała mu towarzyska Natura. Skutecznie ukrywał swoje zamiary wobec Chruszczowa, który w lipcu 1964 roku, mając do niego pełne zaufanie, awansował go na wiceszefa partii. Chruszczow kopał sobie polityczny grób. Jego pomysły były na tyle absurdalne, że przebieg obrad lipcowego plenum w 1964 roku został utajniony. Sekretarz generalny żądał m.in. przeniesienia Akademii Rolniczej z Moskwy na jedną z wiosek. Zaproponował, aby zlikwidować Akademię Nauk. Wierząc w swoją silną pozycję w partii, po powrocie z zagranicznych wojaży po Skandynawii oraz Czechosłowacji w październiku 1964 roku wybrał się na krótkie wakacje na Krymie. Oprócz wypoczynku zajmował się też czytaniem telegramów od dyplomatów. Zastanawiał się też nad zmianami w Komitecie Centralnym. Często spacerował wzdłuż morza. 12 października zadzwonił do niego Breżniew, informując go, że musi natychmiast przyjechać do Moskwy na nadzwyczajne zebranie prezydium partii. Gdy Chruszczow zapytał, o co chodzi, usłyszał w odpowiedzi, że będą na nim podejmowane decyzje związane z rolnictwem. Decydujcie beze mnie, oznajmił Chruszczow. Nie możemy decydować bez was, członkowie prezydium już się zebrali.
odparł Breżniew. Sekretarz generalny nie miał wyjścia. Jednocześnie zorientował się, że ma to związek z polityczną walką na szczytach władzy. Wcześniej o tym, że taka sytuacja może mieć miejsce, ostrzegał go syn Siergiej. Chruszczow nie wierzył jednak, aby w spisek mógł być zamieszany Leonid Breżniew. Ten tymczasem ostatnie miesiące miał wyjątkowo nerwowe. Obawiał się, że jego promotor domyśli się, iż należy do grupy partyjnych buntowników. Moskiewskiemu szefowi partii Nikołajowi Jagoryczewowi mówił, że Chruszczow na pewno się czegoś domyśla i że wkrótce każe go rozstrzelać. Następnego dnia sekretarz generalny był już w stolicy. Z lotniska odebrał go szef KGB, informując, że wszyscy czekają na niego na Kremlu. W sali konferencyjnej prezydium KC panowała napięta atmosfera. Obrady otworzył Chruszczow, ale Breżniew szybko przejął inicjatywę, wygłaszając mowę oskarżycielską wobec sowieckiego przywódcy. Zarzucił mu nieudane reformy z zakresu rolnictwa. Dawny poplecznik stał się jego najgorszym wrogiem. Atakowany lider zaczął się bronić, ale jego argumenty zaczęły być szybko zbijane przez pozostałych uczestników spotkania. Padały kolejne oskarżenia, m.in. o zrzucanie winy na przywódców poszczególnych republik i prostackie zachowanie. Obrady przeciągnęły się do następnego dnia. Chruszczow musiał wysłuchiwać kolejnych oskarżeń. Aż w końcu sojusznicy Breżniewa zaproponowali, aby przeprowadzić głosowanie w sprawie usunięcia go z urzędu. Tak też się stało. Co nie było zaskakujące, większość komunistów głosowała za. Choć niektórzy działacze domagali się dodatkowej kary wobec ustępującego przywódcy, Breżniew stanowczo się temu sprzeciwił. Początkowo uważany był przez aktyw partyjny tymczasowym liderem partii. Człowiekiem, który zadbał o interesy mocarstwa do czasu, gdy wybrany zostanie inny przywódca ZSRR. Władzy jednak nie oddał aż do swojej śmierci. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału oraz zakupu moich książek na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.